Witajcie kochani, dzisiaj totalnie spontanicznie, bo totalnie nie miałam w planach tego dzisiaj nagrywać, tylko może gdzieś potem w tygodniu. Ale jak zobaczyłam, ile książek moja siostra mi przywiozła od rodziców, paczek, które mi tam przychodzą, to stwierdziłam, że nie wytrzymam z odpakowywaniem ich do któregoś tam dnia w tygodniu, a znając mnie w tygodniu, jak zwykle będę miała mnóstwo innych obowiązków i nie zdążę tego nagrać. Więc stwierdziłam, że zrobimy to teraz, w niedzielne popołudnie, gdzie już jestem padnięta, nefry zostaw statyw. Ale no, musimy odpakować teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paczek. Ale to nie wszystko, bo nie robimy unboxingu. Ponieważ w ostatnim czasie do mnie przybyło sporo nowych książek, to ja wszystkie wam pokażę. I mam tu już 3 stosiki. Jeden to jest mój stosik zakupowy, 2 pozostałe to są stosiki, które otrzymałam gdzieś tam do recenzji od wydawnictw, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście mentalnie przygotowani na ogromną ilość książek i macie dobrą herbatkę albo kawusie i ciacho w zanadrzu, bo trochę czasu tutaj razem spędzimy. I lecimy po kolei. Mamy pierwszą książkę. Nawet wiecie, nie mam tego ustawionego jakoś specjalnie, co dostałam od kogo, ale to akurat jest we współpracy z księgarnią Selkar.pl. Kozioł Przemysława Kowalewskiego. Podobno jeden z lepszych debiutów kryminalnych w tym roku. Akcja rozgrywa się w 1957 roku, gdzie w szpitalach zaczyna grasować dziwna podejrzana choroba i nikt nie wie, o co chodzi. Zapowiada się generalnie bardzo ciekawie. Mnie nie zawsze do końca przekonują książki osadzone w tych latach, a dobry kryminał nigdy nie pogardzę. Lecimy dalej. To w ogóle jest książka Skin of the Sea, Sekret Oceanu Nataszy Bowen, gdzie ja nawet w ogóle gdzieś przegapiłam motyw, że to wychodzi po polsku, a to jest znowu książka inspirowana mitologią Afryki. Nie wiem, czy zauważyliście, że od jakiegoś czasu właśnie gdzieś ten motyw tak coraz intensywniej się przewija i ja go naprawdę powiem lubię. Bardzo mi się podobała książka Dzieci Krwi i Kości, czytam ją nawet w oryginale i muszę sięgnąć w końcu po drugi tom też w oryginale, ale faktycznie ta mitologia afrykańska ma w sobie coś ciekawego. O, i tu nawet jest napisane, że to jest dla fanów Dzieci Krwi i Kości, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zresztą w ogóle ja uwielbiam motyw oceanów i tym podobnych, więc to może być coś, co do mnie na pewno trafi. Kolejna książka ostatnio też jest chyba jakiś taki popyt na coś takiego. Klej Maestra, Constanza Cassati, czyli wiecie, trochę takie, nie wiem czy zauważyliście, ostatnio jest motyw znowu gdzieś tam mitologia, kobiety z mitologii greckiej i to też jest osadzone w takich właśnie klimatach ze starożytnej Grecji, ale jest przedstawiona siła kobiet, czyli tak jak była właśnie na przykład Ariadna, była Kirke, zresztą Kirke mi się bardzo podobała, no to tutaj myślę, że ta siła kobiet też będzie tutaj miała mocny wydźwięk i bardzo się cieszę, bo mi te książki naprawdę przypadają do gustu. Następne, no coś po prostu cudownego, bo mamy Ilonę Andrews, a wiecie, że ja kocham totalnie Ilonę Andrews. Pożoga, czyli jakby trzeci tom serii o Nevadzie. Bo to jest niby, wiecie, to jest jako trylogia Ukryte Dziedzictwo, ale tak naprawdę sama seria jakby osadzona w tym uniwersum ma więcej tomów, tylko potem mamy innych bohaterów, tam mamy rodzinę po prostu Nevady, natomiast no ja kocham Ilonę Andrews, wiadomo, że Kate Daniels jest numer jeden w moim serduchu, ale tak czy siak Andrews to jest po prostu klasa w sobie, sama w sobie i ja już się nie mogę doczekać, aż się za to zabiorę. Boże święty, to jest taka, nawet powiem wam, cegiełka, taka ładna cegiełka i w ogóle ma taki ładny kolor, tak będzie ładnie wyglądać na półce obok tamtych i no, no mega się tą książką po prostu jaram. Następnie mamy książkę Magdy Stachuli, Idealna. Nie miałam jeszcze do czynienia z tą autorką, natomiast wiem, że jeszcze gdzieś w drodze do mnie będzie książka Pisarka, tej samej autorki. No, kryminały. Ja lubię kryminały, natomiast ciężko mi znaleźć kryminał, który gdzieś mnie jeszcze tam zaskoczy, ale zobaczymy, jak będzie tutaj. Kolejna książka, którą się mega jaram, to jest Cień w Żarze od Jennifer Armentrout. No, mówiłam już niejednokrotnie, że ja mam z tą laską relację love-hate, ale jeżeli chodzi o Krew i Popiół, to jest mocna relacja love i to jest jakby to, nie są to dalsze losy bohaterów, których znamy z Krwi i Popiołu, ale tych bohaterów znamy. To jest jakby na nowo opowiedziany mit o Hadesie i Persefonie, który uwielbiam totalnie. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o mitologię, no to jestem, wiecie, kupiona i nawet ich retellingi. Natomiast tutaj faktycznie są bohaterowie, których znamy z tego uniwersum. Serafena, która jest pierwszą jakby panną, wybraną. No i Jezu, zapomniałam teraz jego imienia, ale tu będzie. Patrzcie, nie będzie. Jezu, nie przypomnę sobie. W każdym razie
jest to, Boże, tam był, chyba to były relacje pradziadek Poppy? Ten, co się zmieniał w smoka. Jezu, naprawdę, nie przypomnę sobie teraz imienia, aczkolwiek, no, też kolejna cegiełka. I Jezu, jaką to ma małą czcionkę. To się będzie czytać godzinami. No, powiedziała osoba, która po prostu czyta w pół godziny 150 stron. Tak, następne książeczki mamy La Bestia Przemysława Piotrowskiego. No i ciekawe jestem, biorąc pod uwagę, jak ostatnio było gdzieś tam, że nie można wydawać makabrycznych książek, nie można wydawać erotyków, a tutaj podobno ma być dosyć mocno, intensywnie, krwawo i brutalnie, to za chwilę będzie znowu lincz, że dlaczego wydajemy takie książki, nie można po prostu przecież hołubić oprawców i nie można pisać książek z perspektywy morderców, że to trzeba być powalonym na umyśle. Ja uwielbiam takie książki, więc może jestem zdrowo powalona na umyśle. Nieważne, co mówi psychiatra, najważniejsze to być szczęśliwym. I to jest też pozycja, którą się naprawdę mega jaram, jestem jej ogromnie ciekawa. No i kolejna klasa sama w sobie. Poczekajcie, bo obserwuję, co moje koty robią, bo to czasami jest chwila, jak coś pieprznie. Ale póki co wygląda, że nie ma w planach. Klasa sama w sobie, czyli Donato Carisi, no po prostu tu to nazwisko mówi samo za siebie. Domby wspomnień to jest coś w stylu jakby kontynuacji Domu Głosów. Dom Głosów był naprawdę ciekawy, miał takie trochę, wiecie, mindfuckowe zakończenie, więc jestem ciekawa, jak będzie w tym przypadku. Następne książki, tutaj już niektóre przeczytałam, to wam będę mogła nawet coś powiedzieć. O, te cztery przeczytałam już. Te cztery przeczytałam i zaczniemy, a tak jak mi się wzięło, Kat Hitlera, Maxa Czornyja. Kolejna jakby książka o jednym z oprawców nazistowskich, ale słuchajcie, nie do końca, bo to jest opowieść o Johannie Reinharcie, który był katem. On się wywodził z rodziny, która miała długoletnią tradycję, że tam, wiecie, ojciec albo wuj przekazywali swoim następcom jakby fach kata, nie? Tak? Kiedyś jakby to był, powiedzmy, po prostu zwykły zawód i to była taka tradycja. Do tego się podchodziło z takim ogromnym szacunkiem, z profesjonalizmem i to jest do tego bohatera tutaj naprawdę widoczne. I on wychodzi z założenia, że on nie zabijał. On wykonywał wyroki i to jest diametralna różnica. I tu się znowu, wiecie, pojawia ta kwestia, w ogóle jak się tą książkę czyta, czy kat jest oprawcą i czy kat jest winny. Bo przecież to nie on zdecydował, że tych ludzi zabije. On wykonywał jakby swoją pracę, tak? Nie wiem, za coś trzeba wykarmić rodzinę, akurat mu za to płacili. I przykładał się do tego, wiecie, chciał być najlepszy z najlepszych. No, każdy, znaczy dobra, może nie każdy, ale jak są ludzie profesjonalni, to chcą być w swojej robocie po prostu dobrzy. No i on był. I wiecie, i to w porównaniu do tych innych książek, gdzie tam był Mengele, gdzie była Ilse Koch, gdzie był Amon, to ma zupełnie inny wydźwięk i wzbudza w nas zupełnie inne odczucia i inne refleksje. Więc no, inaczej. Następnie mamy książkę Paras pod numeru 9, thriller, kryminał, coś w tym stylu. Całkiem przyjemna historia. Podobała mi się, gdzie fajnie teraźniejszość się miesza z przyszłością. Nieprzewidywalna, nieoczywista, nieźle zagmatwana historia. Naprawdę dobrze mi się to czytało i chwilami czułam takie momenty zaskoczenia, że nie udało mi się wszystkiego przewidzieć. A Langera zostawimy na chwilę. I podobnie było w książce Ta dziewczyna. Tutaj też teraźniejszość się miesza mocno z przyszłością. Jest trochę taki wydźwięk Dark Academia. Główna bohaterka jest dosyć nudna, ale jakby ma to odzwierciedlenie w fabule, w sensie ma to znaczenie trochę dla fabuły, ta kreacja tutaj bohaterów. Jest naprawdę ciekawie, bo jest kwestia tego, czy morderca i przyjaciółki sprzed lat faktycznie był mordercą, czy być może on dalej chodzi na wolności, a tak naprawdę odsiadkę zafundowali niewinnemu człowiekowi, więc no ciekawa, ciekawa. Nie wiem, która z tych dwóch mi bardziej przypadała do gustu, ale dobrze mi się czytało tak naprawdę obydwie. No i uwaga, szanowni państwo, ja i Remigiusz Mróz. Nie widzieliście zapewne u mnie za dużo książek Remigiusza Mroza, bo ich po prostu nie czytam. Nie wiem czemu, tak wyszło. Nie czytałam praktycznie nic Mroza poza hashtagiem i Czarną Madonną i było średnio. No ale Langer. Langera znam, ponieważ moja siostra jest przeogromną fanką Piotra Langera z serialu Chyłka. Więc jakby co jakiś czas, jak oglądała, to słyszałam Langer, Langer to, Langer tamto. I wiesz, i Langer. I moja siostra przeczyta tę książkę nawet przede mną, bo jej podesłałam e-booka, bo akurat miałam. I uwielbiam, wiecie, opis tyłu książki. Piotr Langer nie wymaga opisu. No mówię, dobra, muszę to przeczytać, nie? Bo moja siostra mówi, on ci spodoba, bo ty lubisz psycholi. No i powiem wam, Piotr Langer jest podręcznikowym przypadkiem socjopaty. Jest po prostu tak, wiecie, każdy jakby punkt, jakbyście mieli charakterystykę socjopaty, to Remigiusz Mróz odhaczył punkt po punkcie to przy tworzeniu
postaci Piotra Langera. Sama książka jest raczej przewidywalna i nic mnie w niej nie zaskoczyło, jakby spodziewałam się wszystkiego, co tutaj się wydarzy, ale wbrew pozorom całkiem dobrze się przy niej bawiłam. I mam jeszcze cztery książki od wydawnictw lub od księgarni. Mamy Wiedźmy z bliska, Wiszłap, zobaczymy. Bardzo ładnie wydana, podoba mi się. Mamy znowu Armentrout. Magiczny pył, drugi tom. Jeszcze nie przeszłam pierwszego, ale mam na półce, więc będę nadrabiać. Mamy książkę Jak nie zginąć w kosmosie z serii Zrozum, którą totalnie uwielbiam i o tym też niejednokrotnie mówiłam. I mamy Borgiów. Też chyba gdzieś tam, jak mnie ktoś śledzi, to wie, że ja uwielbiam historię rodziny Borgiów, więc mamy kolejną jakby pozycję do kolekcji, bo ja sobie zbieram różne książki o Borgiach i mam je na osobnej półce. Totalnie uwielbiam. Jezu, serial mi się też tak podobał, to była taka dobra obsada. Dobre było. Tak się prezentują wszystkie książki od wydawnictw i księgarni. Teraz przejdziemy do moich książkowych zakupów. Wiecie, jak to jest? Nie mogę kupować więcej książek. Tak miałam na targach książki w Warszawie, nie kupię żadnych książek. A widzieliście, jak skończyłam, o ile widzieliście film. No i minął miesiąc, a ja znowu kupiłam książki. Jeśli chodzi o niekupowanie książek, to ja po prostu mam zaniki pamięci krótkotrwałej jak Dory. Nawet jestem mem, nie? O, muszę przestać kupować książki. O, księgarnia! To jestem ja. Pierwsza książka, Sekcja Zwłok, True Crime. Jestem ogromną fanką True Crime i powiem wam szczerze, że gdyby była kiedyś na przykład okazja odbycia warsztatu w prosektorium, przeprowadzenia sekcji, byłabym chętna. Naprawdę, jedyne co mnie odrzuca, no to smród, powiedzmy, tak? Ale generalnie ja podziwiam tych ludzi, ile oni potrafią odczytać z martwego ciała. A już w ogóle antropologia sądowa, gdzie potrafią coś odczytać z kości, to jest, no szacun, nie? Mnie to tak po prostu jara i fascynuje, że no sama bym chciała wiedzieć, jak to działa. No, póki co zostaje mi czytanie książek. Tak naprawdę. Następna książka, Lady Sapiens, prawdziwa prehistoria kobiet. Coś mnie w tej książce zaintrygowało i stwierdziłam, że muszę ją zamówić, bo wydaje mi się, że to też, mimo że to jest książka raczej popularno-naukowa, będzie miała jakiś taki feministyczny, wydaje mi się, wydźwięk. Następna książka, też trochę true crime, Rozmowy z seryjnymi mordercami, Żony i kochanki. To jest jedna książka Christophera Berry'ego D., które jeszcze nie czytałam, nie miałam na półce i nie wiem, jak to się stało, że ja gdzieś przeminęłam jej premierę. Naprawdę, nie mam pojęcia. Synu, zostaw to. Chodź tu, synuś, chodź. Chodź, pokaż się wszystkim, jakim się jestem pięknym kocurkiem, co? Chodź do mamy. Nie. No nie, to się w dupę pocałuj. No, więc ja generalnie lubię jego książki, chociaż też gdzieś już niejednokrotnie na filmach wam wyjaśniałam, co mnie w nim chwilami irytuje, ale generalnie lubię to sobie poczytać. Następnie też jedna z książek, których się najbardziej jaram w tym całym stosie. W ogóle jestem generalnie otoczona książkami aktualnie i super się z tym czuję. Królestwo Złowrogich. I Boże, to ma taką mega brokatową super okładkę. Wygląda to przepięknie. Maniskalko to moje odkrycie. Bardzo mi się ten cykl podoba. No i mamy finał. I Boże święty, kiedy ja to wszystko przeczytam. Chciałabym jak najszybciej. O Boże, potrzebuję jakieś, nie wiem, pół roku wolnego, żeby przeczytać wszystkie książki, które nakupowałam albo w ogóle się nazbierały w tym domu. Nie wiem, ale no, jaram się Królestwem Złowrogich nieziemsko. Podobnie jak nową książką Delaneya, Utracona, wszystkie jego książki były super, napisane w naprawdę super sposób, nieprzewidywalne, nieoczywiste, genialnie się je czytało, był genialny klimat, genialna atmosfera, więc Delaney no po prostu uwielbiam totalnie i no muszę też po to tak najszybciej sięgnąć. Boże, to jest straszne. Jak wybrać książki, które czytać w pierwszej kolejności? Przecież to jest awykonalne. O, i to też muszę przeczytać, a jeszcze muszę przeczytać pierwszy tom, bo mamy Tolkiena, no i wiadomo, że ja będę mieć całą księgę Zaginionych Opowieści na półce, bo przecież kocham Tolkiena. Jeszcze nie przeczytałam pierwszej części, kupiłam drugą część, pięknie ofoliowana, cudownie, przynajmniej się nie zakurzy i będzie czekać na swoje lepsze czasy. Tych tomów ma być ile? 17? Nie mam pojęcia, chyba coś koło tego, ale no też kiedyś na pewno zacznę to czytać. Jestem o tym przekonana. Następna książka to jest Ogon Skorpiona. Uwielbiam duet Preston i Child. Tu akurat nie mamy mojego ulubionego agenta specjalnego Pendergasta, tylko jakby jego podopieczną, Norek Heli. I to jest coś dobrego i wiem, że mama mi to potem podkradnie, bo już czytała pierwszy tom. Mamy też coś dla odmurzenia, czyli Księżniczkę Dusz Aleksandry Christo. To jest autorki Pieśni Syreny, która mi się w sumie całkiem podobała. Gdzieś tu stała kiedyś, nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno jest. Tutaj, wszędzie. Dobrze, że ja mam to wszystko w Excelu spisane i szukam potem w Excelu. Wiecie, mam w Excelu zrobione po prostu narysowane jakby regały tymi
formułami, kwadracikami pojedynczymi w Excelu i tam mam wypisane wszystkie książki, gdzie która leży, inaczej bym się w tym w życiu nie odnalazła. Następna książka, A jeśli jesteśmy złoczyńcami? No i kurde, na nią już minął szał, bo ona została wydana w lutym, w marcu, nie wiem, jakoś tak na początku wiosny. Coś znowu w klimacie Dark Academia, który ostatnio też jest dosyć popularny. I nie wiem, czy wszyscy się nią jarali, czy się nią nie jarali. Mnie się ona ciągle jakby mieszała z tą książką. Poczekajcie, jeśli jesteśmy wszyscy jesteśmy złoczyńcami, coś takiego, która mi się niezbyt podobała. Więc mam nadzieję, że ta mi się spodoba dużo bardziej. No i mamy znowu coś z zakresu książek popularno-naukowych, film w przygotowaniu. Jeszcze mam kilka książek do przeczytania, które być może się tam znajdą, dlatego tak zwlekam. Diabeł, którego znasz, czyli Psychiatria sądowa bez tajemnic. Znowu coś właśnie w takim klimacie, wiecie, morderców, tak? Bo psychiatria sądowa właśnie, co siedzi w głowie mordercy i okładka do tego nawet nie wskazywała, że tu mogą być takie hardkorowe opowieści. Zresztą jestem ciekawa, czy będą o takich na przykład ludziach pozbawionych empatii, jak Piotr Langer chociażby. No i ostatnia książka, którą widziałam, dużo osób się dosyć jara tą zapowiedzią. O, zakładka z Felix i Nixnet i Nick. Felix Net i Nika, Jezu. O Boże, jak to jest pięknie wydane, ale to jest Gideon z 9 od Tamsyn Muir. Widziałam, jak była zapowiedź, że dużo osób się nie umierało. Zobaczcie, są śliczne takie kościotrupki w środku. No, zobaczymy. Papierowy Księżyc zawsze książki wydawał dosyć ładnie. I mają nosa, uważam, te tytuły, bo ja lubię większość książek z Papierowego Księżyca. Zobaczymy, no podoba mi się bardzo oprawa graficzna i mam nadzieję, że wnętrze też mi się spodoba. Przechodzimy do unboxingu. Ja... albo nie, no dobra, lecimy po kolei, słuchajcie, nie będziemy się tutaj ograniczać. To jest z wydawnictwa Świat Książki. Ja w ogóle, słuchajcie, ja nie mam pojęcia, co jest w tych paczkach. Serio, ja naprawdę, to jest pierwszy raz, kiedy sama będę mieć motywy zaskoczenia. I to jest motyw zaskoczenia, bo nie mam pojęcia dlaczego, ale dostałam drugi raz książkę Borgiowie i ich wrogowie. Have no idea what happened here. Naprawdę, nie mam pojęcia, o co kaman. Czy ja sknociłam? Czy ktoś sknocił gdzieś? Nie wiem, o co chodzi. Czy dostałam w prezencie jakimś cudem? I od wydawnictwa, i od... nie wiem. Nie wiem, ale no okej, okay, jakby, nie? Jestem w tym okej. Okay. Aż się boję otwierać następne paczki, nie? Naprawdę, to jest... w sumie fajnie, jak taki prezent, jak takich 8 prezentów gwiazdkowych, w których nie wiadomo, co jest. Prawda, Luna? Luna, chcesz się przyjść pokazać? Patrz, Luna, tu. Co ma mama? Chodź, bo ci się nigdy nie pokazujesz na filmach. No, patrz. Uwaga! Przyszło czarne szczęście mamy, które zawsze nie chce się pokazać. Matka nie przy ludziach. Mam reputację do utrzymania. Mama, i to cię kocha, ty potworze czarny mały. Zostajesz z mamą? To jest właśnie Luna, nie? Przy ludziach? Nie miziaj mnie. Nie miziaj mnie, dostaję paraliżu i jestem sztywniakiem po prostu. Ale jak nikt nie widzi... nie? Jak nikt nie widzi? No? Tutaj mamy przesyłeczkę od wydawnictwa Rebis. Ale wiecie, co jest najlepsze? Tu znowu mam wrażenie, że komuś się coś grubo powaliło. Bo mam jeszcze jedną. Dobra, jest okej. Okej, to ja otwieram od razu dwie paczki i są dwie od wydawnictwa Rebis. I uwaga, mamy po kolei. Mamy Karmazynowe rządy, czym się mega jaram. Naprawdę mi się ta seria podoba, słuchajcie. To jest trzeci tom i ja naprawdę jestem fanką tej serii. Może nie jakąś taką zagorzałą, ale jest okej. Mamy dwa nowe tytuły z serii Wehikuł Czasu. To jest Olśnienie i Spotkanie z Ramą. Dobrze wiecie, że ja kocham serię Wehikuł Czasu. Uwielbiam powrót do tych klasyków science fiction. Rebis robi doskonałą robotę z tym cyklem. No naprawdę mistrzostwo świata i mam wszystkie tytuły na półce i wyglądają przepięknie, tak obok siebie. Więc mega się jaram. Tutaj mamy przesyłeczkę, słuchajcie, od wydawnictwa Albatros i tu się domyślam, co jest, bo mniej więcej akurat tu się domyślam. Aczkolwiek, kto wie, mogę ulec zaskoczeniu. Odpakuj się, ale tak, tu się domyślałam. Lisa Garner, Kanion Śmierci. Ja właśnie wraz z tym wznowieniem, które robi teraz Albatros, sobie zapoznaję się po prostu z książkami Lisy Garner i naprawdę mi się podobają. O, teraz przyszedł syn, żeby się pokazać.
a też nie będziemy się miziać na wizji. Ciebie też mama kocha. Och, Jezus Maria, ile już wyważycie. Ha, on przyszedł, bo on się bawi reklamówką, wiecie. Dobra, nieważne. Teraz mamy przesyłeczkę z wydawnictwa Poleckiego. Ja akurat obstawiam, że to jest Winidia. I to jest Winidia. To jest Largi Kasim, Czas na rewolucję. Książka. Następne, wydaje mi się, że też z poznańskiego. Jakoś tak, nie wiem czemu, ale je poznaję, jak książki pakują. To już jest ten etap. I tu jest inny tytuł, aczkolwiek też taki raczej cieniutki. Synu, masz karton. I tu jest książka Rozproszone światło. Fajna okładka, fajna kolorystycznie, podoba mi się. Następnie. Jeszcze wydawnictwo poznańskie, patrzcie. To by była kolejna książka od Winidia. Tak, kolejna książka od Winidia, patrzcie, no. Ile Winidia ma teraz premier? Wiedźmi król. No, to może być ciekawe. Transpłciowa wiedźma. To chyba nie dla mnie jednak. Ja nie lubię tych motywów transpłciowości i tego wszystkiego. Jakby nic do tego nie mam, ale w książkach mnie jakoś trochę irytują. No i mamy ostatnią przesyłkę od wydawnictwa Albatros. Taką dużą. Dużą przesyłkę od wydawnictwa Albatros. No to zobaczymy, co się skrywa. O Jezus Maria, co tu się skrywa? Dwie książki mamy. I mamy tak. Aleks Marut, Wyspa zaginionych dziewcząt oraz Zatoka Francuza Daphne de Maurier. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Pięknie wydana. Pięknie to wygląda. Naprawdę obwoluta. Ptaki były też pięknie wydane. Tu mamy ten. No pięknie, powiem wam. O Jezu, nie wiem czy to zobaczycie, ale no cudnie. Jezus Maria, jak to ładnie wygląda. Tylko postawić na półce i się zachwycać. Więc takim oto sposobem teraz jestem już całkowicie zawalona książkami i nie mam pojęcia, jak się stąd wydostanę. Wszelkie drgania aparatu to jest Simba bawiący się kartonem z książki. Simba jest zachwycony, jak ja robię unboxing. Bo dziewczyny, widzę, mają to teraz aktualnie gdzieś, ale Simba ma ADHD, więc Simba musi być wszędzie. Mam przed sobą właśnie 4 stosy, więc teraz muszę to jakoś gdzieś ułożyć, pewnie tak zostanie na ziemi, bo tak mam potem, że sięgam po kolei, co będę czytać. Dajcie znać, czy czytaliście coś z książek, które wam pokazałam, albo czy macie na coś ochotę, albo że może wy coś ostatnio fajnego jeszcze kupiliście, albo nasze zakupy i zdobycze się pokrywają. Dajcie koniecznie znać i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Słuchajcie, jeszcze na szybciora z Nefrem musimy wam powiedzieć coś bardzo ważnego, bo założyłyśmy drugi kanał i to nie jest kanał książkowy, to jest kanał związany z jogą, bo jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, wiecie, że jestem nauczycielem jogi. Joga jest w moim życiu od prawie 10 lat, nauczycielem jestem od lat 4 i dużo osób zachęcało mnie do założenia kanału z praktyką jogi, więc jeżeli macie ochotę się trochę rozruszać i macie ochotę na trochę jogicznych przeżyć, to zapraszam, podlinkuję wam kanał w opisie filmu. Buziaki? Buziaki od księżniczki! Mm.